Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie odpalamy gierkę Bundesliga Manager Hattrick. Gierka z 1994 roku. No jak sama nazwa wskazuje, jest to liga niemiecka. No i co tu dużo gadać, gra jest po niemiecku, więc nie bardzo będę tam mógł sobie poczytać. No ale taka gierka powstała przez firmę Software 2000 w 94 roku, nie mylić tej cyfry. Widać, że sporo jest tam opcji, myślę, że gra jest interesująca. Ktoś, kto zna niemiecki, mógłby sobie pograć, a my po prostu sobie zwyczajnie ją obadamy, co tam jest. Włączymy jakiś meczek, jak to wygląda graficznie. Może poczekajmy, może to wytnę, jak wczytuję. Dobra, jakaś muzyczka się zaczęła. Coś czakiknąć? Nie, dobra. Co tam robi Lech Wałęsa? Aha, trzeba było kliknąć. No i dobra. Lubię menadżery, więc... No szkoda, że nie jest po angielsku. Ale nie znalazłem wersji angielskiej. Piłeczki czy to jest ok? Leci do końca, leci. I... kurwa, zaczął się drugi pasek. Może później trzeci. Dobra, to zatrzymajmy na razie. Godzinę później. Mamy już cztery paski. Jest gitara. No jeszcze trochę brakuje. O, dobra, czytałem. Dobra, co my tu mamy? A, jakieś terminale. No dobra, niech będzie. To jest chyba... Tak mi się wydaje, poziom trudności. O kurta. To może damy... na jedną piłeczkę. To jest chyba multiplayer? O, fajnie. Można na cztery osoby nawet grać. No i tu jest jakiś moduł. Fajna muzyczka nawet. Choroba wie, co to jest. Jak skreślę Niemcy, to co się stanie? Może będę mógł... Nie, dobra, to zostawiamy. I co teraz? Prawy przycisk myszki. Tu mamy facjatę. Manager name. Dobra. Aha, niemiecka klawiatura. Trzeba literki zamyślić. Dobra. No i która morda jest bardziej podobna? Chyba ta najbardziej do mnie. Albo ta. Dobra, niech będzie ta. No a i tutaj mamy Bayern Monachium. Start w lidze. Na herb się klika, czy tutaj się on coś ścina, więc o, wczytuję.
W Bundeslidze mamy takie zespoły, o Dynamo Drezno jest, Borussia Dortmund, może Zweite Liga, dobra, druga liga, o, wczytało mamy, a jak najeżdżam to na dole jest Hertha Berlin, to oni mają taką flagę? Wolfsburg? Dobra, można powiedzieć trzecia liga. Fajnie, fajnie herby są. Monster. Dobra, powiedzmy czwarta liga. 1823. Sandecja, Nowy Sącz. To też jest herb jakiś z polskiego zespołu, nie pamiętam. Oberliga. VfL Hamm. Amiga. Szkoda, że nazwy drużyny nie można mieć. Zaraz pokombinuję, to by była Amiga. Co my tam dalej mamy? No i tutaj już tylko tyle. Co, no i co tutaj wybrać? Z niemieckich, żeby nie Lewandowski, to w życiu nie kibicował Bayernowi. Bardziej lubiłem Borussię z 90-tych lat, jak grali w Lidze Mistrzów. A w menadżerze zawsze grałem Dynamem Drezną, ale oni taki chujowy herb mają. Chociaż może w sumie... Nie, dobra, weźmiemy z lat 90-tych Borussię Dortmund. I co, prawy przycisk? Tak, prawy przycisk Start Liga. O, ja tutaj sobie za... Zwaj. Trzecia. Czwarta. Piąta. O, w piątej lidze. O, zajebiście, będziemy wygrywać. A to co to jest? Wyszyńsztrasse. Oberas. On teraz. Iku teraz. No to chyba to jest średnie. Nie wiem, dobra, prawy przycisk. Wszystko ustawione. Czy to ty jesteś, Krzysiek? Ja. To ja. Dobra. Ale wątpię, czy jest tylko po niemiecku. Kurna, taki fajny menadżer by tylko był w języku niemieckim. MGR pewnie może sobie pstrykać. Mógłby ograć. Jest obcykany w niemieckim. Ale niektórzy z was też mieszkają w Niemczech, więc... O, losowanie. Dynamo Drezno, no to my. Kaiserslautern. Ale co to jest? To nie pisze co... A jest, jest. DFB Pokal. Puchar, pokal pewnie. Pokal do piwa. No to my beznadziejnie wylosowaliśmy. Najcięższą drużynę. Można to jakoś... Aha, kliknąć. Dobra, fajne są animacje. Już mi się to podoba. No widzicie, no. Tak trafiliśmy z górnej półki zespół. W pucharze chyba Niemiec, pierwsza runda. Losowanko było, co to jest? Mateusz. To jest skład chyba, no, name. Ale co te mit, to chyba pomocnik. Sztukas. Tor to chyba będzie bramkarz. Aha. Daten. Nie wiem, co czytać. Daten.
Tak myślę. O, Oliver Kahn. Dobrze mówię? A co on robi w drugiej drużynie? Ta, Oliver Kahn. Ale tu pisze FC Bayern Mach. A, to może ich skład ja widzę. No tak, przecież Oliver Kahn jest w Bayernie, do głębia. Dobra. O! No po prostu prawy przycisk to jest chyba cofnięcie, wyjście, albo żeby to dalej szło. No tak, ja sobie mogę poczytać, nie? Fajnie. DM to marki. Potniemy coś. Ups. Potniemy sobie serduszko. A co to jest? Nie wiem, dobra, spadamy. Prawy przycisk. Mamy 1 lipca 1993 roku. Tabellen Waffen. No i tak, no właśnie, my jesteśmy tam w jakiejś najniższej lidze. Waffen SS. Dobra, cofamy. Mamy takie... takie ło. To chyba będzie mecz, chociaż tutaj też jest coś... noga i piłka. Tu pewnie coś w stylu treningów, taktyka, bilans, terminarze. Wiadomo, wczytanie, zapisanie. Tu jakiś święty. Tu pewnie przyjacielski mecz, to lotek. Jakiś dziadek przy chorągiewce, transfery, treningi. Jakiś tam znowu bilans, bank, stadion. Zaraz sobie wszystko czajmy. Tu jakieś notatki, tu pewnie kontuzje, statystyki. Znowu tabela. A, może to historyczne, co tam kto co rok zdobywa mistrzostwo. Tu może jakieś rozmowy i tutaj... No dobra, to zaczniemy. Tu chyba jakieś ustawienia programu, mi się wydaje. CPU, to... Jakieś pstryczki, myczki. Dobra, ja nie wiem, o co chodzi, więc nie będę klikać. Zobaczmy ze stadion. Najpierw to, co na pewno wiem, co to jest. O kurde. Nie mamy oświetlenia, nie mamy tablicy, nie mamy boiska. Ole, mamy zszitowane boisko. Jednogwiazdkowo stadion mamy. Co to jest, to nie wiem. Krzesełka chyba. Trybuny. To co, to by trzeba było... Ja bym boisko, kurde, wymienił. O, to jest takie piękne. A, 350 tysięcy marek. A ile my mamy? 3 miliony? No to kupujemy najlepsze boisko. A to jest kupuj? Czy to? Nic się nie stało. Ale już nie mogę tego... Może będą budować. Minus 8 tysięcy. Ładne oświetlenia. No nie mogę już tego kliknąć. Widocznie... Chyba już kupujemy. Chyba wydałem te pieniądze. Dobra, oświetlenia wyglądają tak. Bardzo ładnie się prezentują. Tak, naklikałem, aż się zmuniło. Nie, spadaj. A, muszę po prostu może to... Nie, tu już nie mogę. Dobra. Dobra, tablice, jakie mamy? Takie zwykłe, pewnie planszówki, później wyświetlane i tam wyświetlane zegarkiem i tam jakimiś tam pierdolami. Dobra, co to jest? Może podgrzewana murawa lub coś w tym stylu. To? A! Szyby, tak? Na tych... Fajne, fajne. Podniesienie gwiazdek. No właśnie, to by mogło być fajne. No i krzesełka i pewnie ławeczki, coś w tym stylu. To może wyjścia ewakuacyjne, coś też w ten deseń. No i tutaj mamy ogólnie, widzę, sektory dla kibiców. Pyk. O kurde. Aha, stojące chyba i siedzące.
Bardzo fajnie się to prezentuje. Dobra, tu mamy... Co to jest? Wow! Świetne! Nasz... Dostrzegł w ostatniej chwili dopiero nasz stadion. Zajebisty mamy, nie? Kurwa, w jakimś parku. Dobra. Zajebiście się to prezentuje. Co to jest? Nic się nie wczytuje. A to? Stadion Daten. O, dobra. Aha. Może i Daten. Nie wiem, wychodzimy z to. Dobra. Stadion, no fajnie, podobają mi się te opcje. Dobra, no może się wbijemy do banku. Właśnie, gdzieś muszą być przecież reklamodawcy. Wow. No, tak samo wyglądały ławeczki do kupienia. Kasę. Krzysiek parzy. No, stoję w kolejce, muszę poczekać, aż ta baba wyjdzie. A, może muszę gdzieś tu kliknąć na przykład. Nie no, pożyczek nie będziemy brać. Wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Nie chcę się od razu zadłużać. To są chyba nasze pieniądze, ale... Ej, no przecież kupiłem ten. Jakąś tam lepszą murawkę. Tak? Dobra, to my tu jeszcze możemy zobaczyć. Interesuje mnie... Bo to chyba jakiś trening, ale nie wiem, kliknę. Może jakieś rzuty karne, nie wiem. Dobra, spadam stąd. Zobaczmy jeszcze, co chciałem... Aha, właśnie tabelę. Aha, patrzyliśmy chyba tabelę. No. Dobra, i teraz odpalmy mecz może. Albo jeszcze tu są chyba reklamy. No nie wiem. Prasa, dawaj. Transmisje telewizyjne. A to? Nie gadajcie, że można koszulki zmieniać. Jest! Reklamy. Amiga Joker! No pewnie, że zaraz weźmiemy coś. Krąg, pewnie A gdzie jest suma? Chyba nikt nie chce. O, ci tylko chcą. PC, fuck you. A, migowcy nie chcą z nami na razie podpisać, ale dobra, zagramy parę meczy, to może im rura zmięknie. Chociaż, a właśnie, a tutaj pisze, od 12 do 36 miesięcy chyba. Tak strzelam, ta reklama. A, Amiga? Amiga. Why not? Za darmo? Nie, no nie ma. Dobra, tu mamy polską flagę. To się skuszę tu kliknąć. Coś chyba wczytuję, bo... A! Dobra. Teraz. A. Dobra. Nieważne. Jeszcze tą telewizję. PCC. Dwójka. O, RTL, nie? Takie bardziej znane. Dobra. Ale to jest akceptacja? Chyba tak, nie? Czy to... Cholera. To jest z prawej. A, może... A nie, już nie może. Shit. No dobra, mamy... koronę. No to już wiemy, że z prawej strony, tak? No i na Amigę bym się zgodził, no... Shit! Ale mi
kutafona zrobili, dobra. Wychodzimy stąd, statystyki, nieważne. Wiecie, przygotowujemy się do pierwszego meczu. To chyba nie jest mecz SP, może sparring, ale tutaj jest friendship. Dobra, to albo to. Jestem praworęczny, więc może to. To było w sensie... O, jakaś bańka wpadła. To było w sensie... Wypierdol połowę opcji. Czwarty lipca, był pierwszy. To mecz? Ale nie widać, kto z kim gra. To był jakiś super puchar, Bayern Monach już zdobył. Aha. Czyli nas nie dotyczył, ale musieli strzelić. No fajne obrazki, fajne wstawki, podobają mi się, dają klimacior. Muzyczka też bardzo przyjemna. No ale ja już bym chciał mecz zagrać. Der Schlabenhafen, Stusen, dobra, lecimy tu. A. No, Klos, no. Reinhardt, Ricken, Summer, Müller, Deber. A gdzie jest Hernisch? No dobra, no to wciskamy. Następny mecz z kim gramy? A, już kliknąłem. O jest, w końcu my gramy. Druga, trzecia, czwarta, piąta minuta. Zedler. Z 20 metrów coś tam. Łup. Chyba dostajemy w dupę. A mieliśmy wygrywać. No bez jej, to piąta liga. Znowu, nie gadajcie, dwa... jeden, dobra, jest. Daliśmy infory. Koniec pierwszej połowy. O, od razu? Nie ma zmian. Czekajcie, prawy przycisk, lewy. Nie ma zmian, piłkarzy. No to trochę niewybaczalny błąd. O, z przewrotki zarypał. Nie można zmieniać piłkarzy w czasie meczu. No jeden, ja pierdzielę, bez jaj, chłopaki. Ale oprawa meczowa to już mogli się postarać o tym, żeby te zdjęcie było takie, jakie my mamy naprawdę boisko. Ja i mamy 1-1. Ale debiut, niech mnie dzwon. Co to jest? Aha, to chyba inne mecze, tak? Bayern Monachium wygrał. Aha, nie interesuje mnie to i lecimy dalej. Dobra, gramy ostro. No i mamy... Gdzie my jesteśmy? Nie zdążyłem zobaczyć. Ale zresztą mamy jeden punkt, to tam nie ma co patrzeć. Spróbujmy wygrać jakiś kolejny mecz i zobaczyć. Tylko, że kurde, no 1-1 bez jaj. Lecimy dalej. 31 lipca 93 roku. No i co, wziąłem tą kasę za oglądanie telewizji i reklamy. Dalej mam 3 bańki? Nie wierzę. Dobra, teraz gramy na wyjeździe. A nie, to oni strzelili. A może ja sobie ustawiłem na najwyższy poziom? Schmid. Łop, bomba. Nie gadajcie, że dwa jaja. Kurna.
przecież żółci to moi, nie? A tam są żółci. Karny. Aha, moi to czarni. No, drugi mecz i... Oj, chyba pogrzebiemy w taktyce. Coś tam jest nie tak. No, no bez jaj. Riken? O Jezu. Oj, chuj wylądał. W dupę. Tabelen Waffen. Kurde, nasz zespół tu powinien być tak trochę wyróżniający się. Gdzie my jesteśmy? A, to pierwsza liga. Dobra, weź spadę. Dobra. Nie, też nie. Więc to dla mnie to by było bez znaczenia, czy zagrać mecz, rozgrywać mecze w pierwszej Bundeslidze, czy w ostatniej lidze w takim razie. Myślałem, że to będę sobie po 5-0 wygrywać, a to nie. Moment bity. Co, nie od razu drugi mecz trzasnęli? A, to jakiś inny jest rozgrywany. Nie chcę tego oglądać. Oj, wrażenia pierwsze były fajne, ale jak już się gra, to tak już tak. Co nie widzicie? No nie gadajcie. No, jest muzyczka, jest ok, będą opcje. Ja muszę zobaczyć tą taktykę, może nie miałem... 5-3-2, w sensie 5 napastników. No w dupę! Przecież to jest dla mnie żadna informacja w tym przypadku, to co leci teraz. Dogrywka. I nawet nie wiem, kto z kim grał. Druga runda. Czego? Klik. Klik. Spadamy stąd. No w jakieś inne ligi francuskie tam przez chwilę widziałem. Ja... To my chyba... Jak była opcja Niemcy i taki globus, świat. To trzeba było chyba świat skreślić. No ale ja... I co teraz mam kurde oglądać? Oglądać, żeby tu w ogóle było widać mecze innych narodowości. No ja UEFA Cup teraz. Nie wiem, ja po prostu chcę chociaż jeden mecz wygrać i wtedy mogę kończyć odcinek, a póki nie wygram, to ni cholery. No weźcie, no w piątej lidze. No dajcie mi dorwać się do opcji, chcę taktykę zmienić. Jest. Dobra, taktyka. To chyba tak. Aha. To se potaktykowałem. Weź kredę, gąbkę. A! Wiem tyle, że mordy drę, ale... Nic więcej. Kurwa. Jeśli to nie jest...
taktyka, to gdzie tutaj jest ustawienie meczu? Może to? Chuja. Dobra, sprawdźmy tabelę w końcu. To mam nadzieję, że to moja tabela. Tak, jesteśmy na 13. zajebistym miejscu. Teraz gramy z tymi amigowcami, co chciałem. 14 sierpnia. No, gramy na swoim boisku, to może. Mam nadzieję, że teraz stroje nie będę mylił. Zamer? O, jest! Padło w końcu. 1-0. Grać mi tam. 21 stopni mamy, a i kibiców jest 2900. O, mamy groźną sytuację. 2900 kibiców. No, jak na piątą ligę, nieźle. Jest cieplutko. Yeah! A to my? Jo. Łop. Gol! Gol, gol, gol. Nie no, to jest coś tutaj. Trzeba chyba w tych ustawieniach jaka siara, nie no, poddajesz, jest to do ciapiza. A Jezus. No kurde, no przecież to ja mam takie gwiazdy piłkarskie, ja nie wiem, bez sensu. No wyrównaj. Łup. Dobra. To by było na tyle, kochani, jeśli chodzi o... tego menadżera. Ogólnie, no jest to do rozgryzienia, ale no widzicie, są też błędy tutaj, niektóre. Nie można zmienić zawodników podczas meczu. Wczytywane są cały czas inne mecze z innego świata. Prawdopodobnie można... O, tak jak tu, francuska, tam było nawet widać chyba wszystkie ligi. No to zżera czas, nie? No... Jak dla mnie to nie jest czytelne, bo to jest po niemiecku, nie? Ale ogólnie menedżer może być fajny nawet. Po prostu oprawa graficzna, ciekawe rozbudowane opcje, czy reklam, czy tam innych. Innych, czy stacje reklamy, sponsorzy, rozbudowa stadionu fajnie wyglądała. No i oczywiście to jest tylko pierwszy rzut oka, nie? Jakbym znał kompletnie tą grę i by była, o, jakby było po polsku, to bym pewnie zachwalał w niebo głos. Tak, to jest no po prostu po niemiecku, no i chuja mogę tutaj sobie rozgryźć. Nie wiem, jak tutaj nawet taktykę ustawić. Treningi, transfery. Tam byliśmy. Co to jest? To jest gówno. Co to? Aha, nie wiem. No dobra, jeszcze zagrajmy jeszcze jeden mecz. Może wygramy. Z wisiorami jakimiś gramy. Póki co, mój najlepszy wynik. Remis. 1-1. Rompel. Je! A to nie my. Kurwa. No przecież Borussia nie ma niebieskich gaci. Bez sensu. W czasie meczu na przykład nie można... o ja za 2-0.
To mi daje dobitnie, że czas kończyć. Trochę bez sensu, że wchodzi taka Borussia Dortmund z takimi gwiazdami europejskimi do piątej ligi niemieckiej i dostaje w dupę. 3-0. Mogłem nie grać tego meczu. Ojej. Czy chłopakom spadły morale, czy mi się wydaje? No bez kitu. Tak, o jeden mecz za daleko. Oh fuck. Ja pierdziele, bez jaj. Ja nawet nie wiem, bo tam jeśli wyskoczy jakaś kontuzja czy coś, to w czasie meczu właśnie powinna wyskoczyć opcja albo jakaś informacja. No tu są strzały, kartki, tak? Posiadanie chyba piłki, nie wiem co to jest. Zielona sraczka. Składów nie można zmieniać, taktyki nie można zmieniać w czasie meczu. Jest bramka honorowa. To mi się najbardziej nie podoba. Nie masz wpływu tak naprawdę na mecz. I to jest bolączka. A to w menadżerze jest ogromny błąd. Dobra. Kochani, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy oraz lajków. Trzymajcie się serdecznie. Was pozdrawiam. Hej.